Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Dark Souls 3. Ja sobie popatrzę na te miecze 2, jak one się prezentują pod względem statystyk, jeśli tam się rozwijamy. I okazało się, że ten bardziej siłowy, czyli 22 siły i 10 chyba zręczności, ma dosyć dobre statystyki przy zręczności, więc sobie go weźmiemy z tych dwóch. Tego może sobie wezmę na NG+, ale na razie sobie weźmiemy ten, czyli zbezczeszczony wielki miecz, ponieważ jak zobaczyłem, przy statystykach 40 siła, 40 inteligencja on zadaje ponad 600 obrażeń chyba z tego co zauważyłem, ma mieć. A przy chyba 22 siła, 40 zręczność ma mieć 500 coś, po ulepszeniu chyba tam jeszcze, czy podstawka, więc weźmiemy sobie tego. Ten jest dobry, jeśli się rozwija inteligencję bardziej, że wtedy on się jakoś lepiej pod tym względem skaluje. Ten o dziwo pod względem siły, jak się skaluje, rozwija siła, to chyba ma porównywalne, jeśli się zręczność rozwija albo coś w tym stylu, więc sobie weźmiemy właśnie ten i zobaczymy, jak on się będzie spisywał generalnie. Sobie weźmy tutaj, ustawmy. Mamy na razie 193 plus 100. Ma lepszy plus o 2, ale mniejsze podstawę. Okej, okay, ale na razie jeszcze dajmy 2 punkty w siłę, bo tam jest siła wymagana. 22. Żeby móc tak w miarę klarownie tego używać, więc dajemy w siłę 2 punkty. Okej, okay, bywaj, bywaj. Na jeszcze 3000 tusz to jeszcze coś będzie można zrobić, więc tak. Prawa broń 301, dobra. Powinny być mniejsze, tak, 246, ale po ulepszeniu i w zręczność i tak dalej powinno to być lepiej. 270 w dwóch dłoniach, czyli o 30 mniej. Okej. Okay. Szczerze powiedziawszy, jest strasznie. Straszne. Czyli chyba właśnie popełniłem błąd, dając 2 punkty w siłę i biorąc ten miecz. Znaczy może w siłę nie, ponieważ mamy miecz czarnego rycerza, tak? Jakby nie patrzeć, czyli to. A on jest pod siłę, więc spoko. Będzie miał swoje obrażenia dosyć dobre jeszcze. Ale i tak chyba popełniony błąd w wydawaniu punktów, mi się wydaje. Mogłem wpierw sprawdzić, jak on się będzie spisywał. A zżera całą staminę na 3 takie uderzenia. Ta. Nie wiem, jak to będzie. Średnio to widzę. Kukri mamy jeszcze chyba dosyć sporą ilość. Też tam jeszcze w plecaku. Więc dobra, nic tam nie pozostaje innego, jak się po prostu przeteleportować. A lecimy tutaj. Pontyk Fixulian. Niestety jeszcze raz będzie trzeba z tymi wszystkimi magami walczyć. Najpierw trzeba ich tam, tych kapłanów, rozwalić. Zabić i dopiero potem pójść walczyć z tymi tam na dole. Rycerzekami może nie, ale z czymś tam na dole. Co ich tam łukiem namierzałem wcześniej. Tędy, tak, tędy. Więc sobie pójdziemy tu. Zobaczymy, jak ten miecz się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że nie będą jakieś najgorsze obrażenia. Ale czekajcie. Graj poza siecią, więc nie powinienem mieć znaków przywołania? Chyba, że to jest NPC, ale wątpię, żeby NPC miał znak przywołania swój czerwony. Nie wiem. Dobra, lecimy dalej, bo może to jest tego, NPC faktycznie. Bo nazwa taka NPC, do NPC pasująca, ale nie wiem. Więc gdybać nie będę. Musimy z tamtymi tam zawalczyć, ale ja chcę zobaczyć tutaj sobie na tych duszkach po prawo, one powinny być, tak? Były tam w głębi, czy ja miałem zwidy wtedy? Nie, są. ...281, spoko. No chodź tu. Dobra, 281.
315 to jest max, zobaczymy tutaj. Nie, 315 jest o 30 więcej obrażeń, no to raczej będziemy z tym latać. Pierścień z mrocznego kamienia. Od mroku, spoko, dobra. To się na pewno przyda, że jest takie coś. Tylko nie wiem, czy tutaj coś mrokiem w ogóle atakuje. No, ale się przekonamy. Dodatkowo, jak tam sobie przeglądałem bronię z bossów, to zauważyłem, że jest podwójna broń z tancerza ostrzy, czy jakoś taką się nazywa po polsku. Ja wiem, jak on wygląda, bo to macie nawet też na miniaturce ustawione zawsze, więc ja wiem o tym bossie, tylko nie wiedziałem, że on akurat taką broń daje. Dobra, spróbujmy zaszarżować na niego, na nich. Aha, tędy nie wejdę. No trochę mocno biją, dobra. A, ty to moc taką używasz. W dwójce ona była, ona właśnie służyła do odpychania przeciwników. Ale powiem wam, że z łuku większe obrażenia chyba zadawałem im niż teraz z miecza. Oczywiście. A co tu będzie napisane? Nie można otworzyć z tej strony. Oczywiście. Dobra. Olejmy go na razie. Mam nadzieję, że mnie to nie zabije. Ale naprawdę tutaj sobie wybrali arenę PvP. Straszną pod względem tego, jeśli są przeciwnicy, szczególnie ci magowie. Znaczy to są biskupi chyba. Tak, to są tacy NPC bardziej, z tego co widzę. To chyba pod tym względem to sobie wybrali tą arenę. A, wy macie mrok! Nie, 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 nie! Nie! Tyle z morderstw na marne poszło. Ale ja was zabiję. Zabiję was bez problemu. Moją ulubioną taktyką. Kosiarkę słyszę. Boże, serio, koszą. Ach. Mam nadzieję, że wy tej kosiarki nie słyszycie. Chociaż jak ja słyszę, to i wy możecie słyszeć. O, tutaj nie wchodziłem. Jest tutaj coś ukryte? Gdzie mi uciekasz? Prosty coś tam było, klejnot. Nie widziałem na to tym. Halo. Okej. Coś mi się tu nie zgadza, bo mam wiadomości, a ich nie powinienem mieć. Graj poza siecią. Jeśli będą najazdy, to ja nie wiem. Coś jest nie tak, bo ja na pewno wcześniej nie miałem, jak miałem grała poza siecią, to miałem wyłączone te najazdy. Więc mam nadzieję, że teraz też tak będzie, ponieważ ja naprawdę nie mam zbytnio ochoty się z nimi użerać, z tymi najazdami.
No nie powiecie mi, że kukri nie są mocne. Tylko oni też niestety są mocni. Dobra, słabszy podszedł, to spoczko. Ludzkie męty, to pewnie znowu z jakiegoś tego. Ech. Dobra, poczekajcie chwilę, bo widzę, się coś nie ustawiło, żeby było tego w trybie offline, więc zaraz się słyszymy. Dobra, jesteśmy po tym nagłym cięciu. Mam nadzieję, że tym razem już się nikt nie wepcha tutaj niepotrzebnie. Nie będzie nam tego problemu stwarzał. Już powinno być ok, bo z tego tam jak byłem, bo jak widzicie, zaczynaliśmy tutaj z katedry. To tam już nie było tych wiadomości, że tego. Że jest tam na przykład jaszczurka czy coś w tym stylu. Więc już powinno być wszystko ok, tak bynajmniej mi się wydaje. Właściwie nie wiem, czemu to nie zadziałało tak, jak powinno, że faktycznie powinno być offline, offline. Jest! Dawno backstaba nie zrobiłem. To tak się, takie fajne uczucie, jak się backstab zrobi. No też szybciej zrobić 3 uderzenia. Dobra, ciebie bym chciał na odległość pokonać z jednego powodu. Nie chcę tamtych pulować na razie, na dole. No schowaj, że się. Okej. O! A, te ludzkie męty, dobra. Teraz chciałbym jakoś pojedynczo ich spulować. Szata biskupa, okej. Jeden leci. A nie wiem, czy tylko jeden, czy drugi też, bo drugiego nie widzę i to jest problem. I któryś z tych olbrzymów musi żyć? Chyba, że to te czarne duszki spod spodu. Ale widzę, im tutaj niespieszno przyjść. Czyli jednak musimy tam iść i zawalczyć. Dobra, trzymajcie kciuki, żeby mi ta walka wyszła. Bo 2 na 1 NPC trochę lepsi niż zwykli przeciwnicy, to już jest już problem. Ale... O. Jeden leci, chyba ten słabszy nawet. No, chodź. Ale to fajnie wygląda, jak mu ta strzała sterczy z głowy. Okej. Ten akurat jest łatwy. Oj. Panie. Dobra, i do tyłu. 3 ataki do tyłu, nie możemy być greedy. Chciwość nie popłaca. O Boże, jak ona pięknie wygląda, jak jest taka zakrwawiona. Pokaż się. Aj, idealnie. Ej, ja chyba będę w PvP szedł. Zobaczcie, jak ona pięknie w tej krwi wygląda. Cudo. Po prostu cudo.
Dwie włócznie dranglejskie, czyli coś dla nas, bo my lubimy dwie bronie. Znaczy się ja lubię. Młoty drangejskie. Gdzie żeśmy zdobyli? 18-16 CE, ale włócznie, włócznie. Tu są. DC-14-20 i my byśmy mogli z nich korzystać ładnie. Tylko znacznie są mniejsze obrażenia. Ale ile można spamować? Dobra. Dobra, jeszcze raz. Muszę zobaczyć, ile to staminy żre. Aha, czyli to tak. No to spoko. Zobaczymy sobie to w walce oczywiście. Ale... Zgłupiałeś? Skąd ty strzelasz? Stamtąd jakoś. Tam jest. Szkoda, że nie mogę na przykład wystrzelić w górę i ona tak fajnie po łuku by mu spadła na głowę. Ale ja tylko kawałek tego łuku widzę. Nie, dobra. Nie dam rady. Ale to była niespodzianka, jakbym z tego Oberonu spadł na pewno. Aha, czyli tutaj nic nie ma, niestety. Czyli muszę pamiętać, że tam jest przeciwnik, ale na pewno o tym zapomnę i tam widzę kolejnego. Dobra, za niskie, za mało obrażenia. Nie ma sensu się z nimi teraz tłuc. Ale to mi się podoba. To jest dosyć fajna broń, raczej fajnie wygląda. No, ten atak będzie fajny, jeśli dosyć dobrze będą ataki wchodzić. I oczywiście jeszcze weźmy pod uwagę ulepszenia. Ten chyba żyje. Nie to. Tak, tak. Tak, tobie się łańcuchy ruszają, tobie się nie ruszają, czyli ty żyjesz. Tobie się nie ruszają, tobie się nie ruszają, tobie się nie ruszają, nie, nie, dobra. Dobra, to przynajmniej będę miał jeden drop z olbrzyma. Kuźwa. Nie, ale coś jeszcze dycha. Jaki ogłupiały. Wiecie, co by się przydało? Pierścień do łuku. W Dark Souls 1 występował taki, że chyba zwiększał obrażenia z łuku albo zasięg. W sumie to by się przydało to i to zwiększać. Dobra, ale ta broń jest generalnie słaba, jeśli jest nieulepszona. Albo też niedany jest jakiś efekt. Może jakby był jakiś efekt, to by było lepiej. Odłamek tytanitu, spoko. Żar.
Ale już cisza z tego co słyszę. Odłamki tytanitu. Aha, czyli wy tylko odłamki tytanitu dawaliście. I dusza nieznanego żołnierza. Okej. I na przykład jakbym miał walczyć tutaj i wdepnąć takich dwóch, no to co to za walka PvP? Dla mnie walka PvP to taka, wiecie, gdzie nikt się inny tam nie wtrąca. Oczywiście jeden na jednego, jeśli jest na przykład jeden na dwóch, taki tryb, czy dwóch na dwóch, trzech na trzech i tak dalej, to jeszcze rozumiem. Ale Boże, jak ona pięknie tak ukrwawiona wygląda. Tak, zachwycam się krwawą postacią. A to jest po prostu cudowne. Dobra, chyba się zbliżamy do tych łuczników. Jo. Chyba będziemy musieli biec tędy. Ty już mnie widzisz? Jeszcze chyba nie. Śnij dalej, że mnie trafisz. Łuska z tytanitu, czyli do ulepszania broni z bossa. Ja bym chciał z tego, jak się to nazywa, z tego tancerza ostrzy. Miecze. One też nie są jakoś wybitnie dobre, ponieważ one są tylko pod zręczność, a wiecie, bronie pod zręczność będą słabsze, jakby nie patrzeć. Ale wydają mi się, że dosyć fajne i mam nadzieję, że uda mi się jakoś tego tancerza ostrzy jak najszybciej zabić. Ale raczej łatwo nie będzie. Te strzały mogły akurat znikać, bo to dziwnie wygląda. Ale teraz jak to zrobić? Bo jeśli pójdę na tego, to tamten będzie strzelał. Może trzeba było tamtego zabić? No bo teraz tylko 23 obrażeń zadaje. A dobiegać tu jeszcze raz będzie problematyczne, ale dobra, spróbujmy. Cóż, to chyba można lepiej się chronić niż w tym, w jedynce to było. Skąd ja wiedziałem, że taka rzecz się wydarzy? Znaczy ja wiedziałem, że te strzały odpychają, ale liczyłem, że jednak nie spadnę, a tu niestety. Dobra, ale chodźmy jeszcze raz. Mamy jeszcze trochę czasu, więc spoko, możemy sobie tego tam polatać. Ciekawe, czy ci się wskrzeszają ci NPC tacy, czy też nie. W sumie to teraz nawet nie powinni mi móc najechać, ponieważ nie jestem rozpalony, to chyba tylko można najeżdżać ludzi, którzy są rozpaleni. Tak, ich tutaj nie ma, więc możemy sobie od dołu spokojnie przebiec. Ja bym chciał tych dwóch łuczników zabić, przynajmniej jednego. To już by było spoko, jakbyśmy go zabili. Wow, tutaj. I tak, w prawo. I teraz się zobaczmy, jak to jest ustawione. Dobra. Tak, z tej strony. No, czekajcie chwilkę. Okej, czyli to tak nie da rady łatwo. Aha, tu jeszcze jeden jest. Kurde, ja myślałem, że będę mógł z tym spokojnie sobie zawalczyć.
Byłoby łatwiej, gdyby moje ataki wyprowadzały ich z równowagi na przykład. Że to nie wygląda tak jak teraz, widzicie, ja walczyłem, zadawałem obrażenia i praktycznie nie wywracałem ich z równowagi, nic nie robiłem. Oni sobie mieli to po prostu w tego, w D, tak? Ja sobie po prostu mogłem to atakować, atakować i co mi to dawało? Nic. I pewnie reszta walk też tak będzie wyglądać, że ja wszystkie te stracę. Estusy. Chociaż nie, tych mogę sobie po prostu wystrzelać. No i zobaczcie, ja z łuku zadaję znacznie większe obrażenia niż z broni białej. Chociaż wtedy w głowę strafiłem, okej. No i na przykład teraz chciałem zaatakować z miecza i o. Chociaż widzę, że pojedyncze ataki mogą z równowagi wytrącać. Aha, niepotrzebnie stusa piłem, bo mogłem sobie żar odpalić. Dobra, jak już jesteśmy w tym miejscu, to spokojnie można sobie strzelać. Tak, czego się spodziewałeś? Jeśli ty możesz go trafić, to on ciebie też. Ta. No to, żem odwalił. Ale dałoby radę ich tutaj wystrzelać, tamtych zabić. Ale to i tak trzeba się łukiem najlepiej bawić, bo... Chyba, że zobaczę sobie jeszcze na osobności, no bo już będziemy kończyć ten odcinek. Czy ataki z jednej dłoni nie wytrącają z równowagi? Bo jeśli by okazało się, że ataki z jednej dłoni tym mieczem wytrącają z równowagi, chociaż na ułamek sekundy, żeby, wiecie, nie mogli wyprowadzić ataku, to by było dosyć fajne. Więc cóż, ja w tym odcinku dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Dark Souls 3. Nie tylko życzę jak zwykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Pa, pa!